Siemaneczko, witam was w 22 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. W tym odcinku wybierę się do starej kopalni, aby ją przechwycić, aby właśnie wbić jakiś kolejny poziom, ponieważ w tym Zagrajmy planuję pobić moją najlepszą postać, nauczyć się wszystkich umiejętności i ogólnie wykonać wszystkie questy. Z tymi questami to już raczej będzie wszystko dobrze, ponieważ aż tyle questów już tutaj zakończyłem. Natomiast jeszcze mi pozostało... w tym rozdziale mi jeszcze pozostało tylko właśnie oczyszczenie tej właśnie starej kopalni. No i też odbicie wolnej kopalni. Ponieważ w następnym rozdziale wydarzy się coś straszliwego. No i kopalnia i tak zostanie właśnie rozwalona, więc ja to wyprzedzę i podbiję te dwie kopalnie. Tak właśnie dzięki temu myślę, że wbiję nieco więcej doświadczenia i właśnie już mamy tutaj 25 poziom. Idzie to całkiem sprawnie. Myślę, że z tym 45 jakbym zakończył poziomem, to by było znakomicie. Plus jakbym się nauczył wszystkich umiejętności. A tutaj idę akurat w dobrym kierunku, ponieważ już pozostało mi tylko z broni z tych właśnie z walki. Pozostał mi tylko łuk do nauczenia. A nauk potrzebuje 30 punktów nauki, a więc niedużo. Tam 60 punktów potrzebuje na umiejętności złodziejskie. Natomiast jeszcze potrzebuję troszkę na... Chwilka. Jeszcze tutaj miałem pogadać z Glenem. Witaj. W tej kopalni. O czym powinienem pamiętać? Nie no, tutaj... Niżej bez sum. To przewinę. Słyszałem, że można tu kupić wytrychy. Skoro okazałeś się na tyle sprytny, żeby do mnie dotrzeć, możesz kilka kupić. To będzie 10 bryłek rudy za sztukę. No i okej. Ja tutaj do tej kopalni jeszcze w późniejszym etapie po prostu przyjdę i podobijam tych wszystkich strażników i innych właśnie NPC-tów. Ale w tym rozdziale jeszcze chcę wszystkich pobić, no i podobijać właśnie tych tych strażników świątynnych. Facet potykał się o własne nogi! Ponieważ to oni tutaj są tacy dość mocni i właśnie za nich jest całkiem spore doświadczenia, więc musimy wszystkich ich pozabijać w okolicy. Dobra, przegrałeś! Okej, wstawaj. Dobra! Wstawaj, strażniku świątynny, nie mam tutaj całego dnia. Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Gnido, tak? Nie ma sprawy. Nie ma sprawy? Jednak jest pewna sprawa. I okej. Kilku właśnie muszę podobijać. Niestety taki mierny los. Dzięki temu będę miał po prostu więcej doświadczenia. A więc przysłużą się właśnie do tego, żebym skończył z większym levelem. No i po facecie! Facet ma dość! Wielkie. Facet jeszcze... ma dość! To ogólnie ta kopalnia, tą kopalnię szybciutko przerobię. Później tutaj wrócę, jak będę posiadał już zaklęcie deszcz ognia. Wiadomo, deszcz ognia to deszcz ognia. Jak sieknę raz z deszczu ognia, to po prostu pozabijam wszystkich, a więc dlatego z takim deszczykiem to będzie można się tutaj wybrać, żeby podobijać. Tak samo właśnie rozwalę stary obóz samym właśnie deszczem ognia. Dlatego każdego tutaj już przed tym pobiłem, żeby później tylko zaklęciami móc ich dobijać wszystkich. To samo właśnie robię z tą kopalnią. Tyle, że tutaj też będę musiał... Ta kopalnia ogólnie niby będzie właśnie zawalona, a w rzeczywistości... Kurde, nie potrafię się wysłowić nawet.
w rzeczywistości właśnie ona tak naprawdę nie będzie zawalona, ale będzie tylko zamknięta. No i jak się tutaj już dostaniemy właśnie pewnym sposobem, to następna bójka. No to po prostu będzie całkiem spoko. I po prostu będziemy mogli ich podobijać. A każdy tutaj z tej kopalni będzie do nas wrogo nastawiony. No teraz na przykład dużo osób jest do nas właśnie. Każdy jest do nas właśnie pozytywnie nastawiony, że nie chce się z nami bić. A tak to każdy się na nas rzuca i po prostu z nikim nie możemy porozmawiać. Dobra, tego strażnika muszę dobić po prostu. Musimy poczekać, aż on wstanie. Nie ma tutaj nic takiego, czym mógłby się właśnie uzdrowić. A więc wstawaj, strażniku. I niestety muszę cię dobić. Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. No i dziękuję za wypowiedź. I kolejne 170 punktów doświadczenia. Dobra, mamy tutaj jeszcze kilku właśnie strażników do rozwalenia. Nie, no jeszcze sam siebie właśnie uszkodzę. Tutaj kilku strażników pamiętam, że sam załatwiłem wcześniej, ponieważ ponieważ właśnie ktoś tam mi na dole zabił pełzacza. Straciłem przez nich 110-120 punktów doświadczenia. No to słabo troszkę, ale i bez tego doświadczenia sobie pojadę. Tam te 110-120 punktów doświadczenia, no to zawsze można jakoś nadrobić. Niezła walka. No i powadzecie. Ja? Nic nie. No i powadzecie. No i okej. Kolejny kopacz, kolejny strażnik. No wszystkich po kolei tutaj się tam. Wąż ma akurat na zbyciu byłki, swoją ilość całkiem właśnie. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Ojka niewolnika też możemy tutaj załatwić. No i tego tutaj można dobić. Okej. Tutaj mamy też dodatkową ilość właśnie strażników. No i będzie dodatkowe doświadczenie dzięki temu. A ja finałowo chyba tutaj właśnie nie pokazałem właśnie jednej beczki. No i powadzę. Ukrytej, a więc za moment to nadrobię, naprawię. Ale jeszcze przed tym. Chwilka, tutaj nie ma drabiny. Dobra, no to tutaj muszę się powspinać troszeczkę. I po prostu poszukać wszystkich okolicznych kopaczy. Teraz ogólnie będę dobijał kilka właśnie ludzi. Tutaj póki co muszę zabić wszystkich z innych obozów, czyli w tym wypadku właśnie z obozu sekty. Bo gości tutaj z nowego obozu nie ma po prostu. Ajaj, nie udało mi się dolecieć. No i okej. Tutaj będziemy mieli właśnie całkiem swoją ilość tych strażników świątynnych. Tutaj jeszcze dwóch kopaczy. Wszystkich jakoś idzie posiekać. Dobra, tutaj trzeba zrobić coś takiego. Trzeba po prostu zapisać gdzieś, na pewno. Zaatakuję go. Odłóż te chod... Chcesz mnie za... Ma już to! Walka, ale ciut za... Ups. Odłóż te choler... Należało się mu. Nie wziąłem pod uwagę tych wszystkich pozostałych strażników świątynnych.
I to był mój ząb. No, ale mu pokazałeś. No. Następnym razem. Ale cienko. Ależ słabo. Schowaj go. Ciągle tylko bójki i bójki. Goni mnie. O, teraz właśnie trzeba zapisać. No i wczytać. I po prostu ta kusza mu się powinna zawiesić. A natomiast muszę jeszcze tutaj z tymi właśnie gościami powalczyć. Dawaj miksturkę. A ty co? Facet ma dość! No i po facecie! Facet ma dość! W ten oto sposób muszę wszystkich podbijać. Gnido. Już nie żyjesz. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. Okej. No i ten jeszcze. Jako ostateczny. No i teraz muszę się jeszcze uzdrowić. Skubnął sobie jego mieczyk. Co oni zbierają teraz, bo ja nie wiem. Przez takie coś właśnie tylko później błędy są. Dobra, ja wchodzę na samą górę. Tam jeszcze będziemy mieli właśnie kilka kopaczy do rozwalenia. Okej, musimy tutaj tak w ten oto sposób wskoczyć. I tutaj jest beciułka, której nie widać, ale ja tutaj użyję światła, żebyście mogli to zobaczyć. Tutaj mamy tą beczkę. Elegancko można do niej sobie wejść. No i dobra. Jeszcze kilka właśnie kopaczy do rozwalenia. Facet ma dość! Chyba wszyscy. Chyba wszystkich już tutaj załatwiłem w tej kopalni. Pozostaje mi ich tylko podobijać, a to teraz właśnie nie. Zrobię to w następnym rozdziale. Wszystkich chyba tych też podobijałem. Strażników świątynnych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj na przykład też nie widać już tego strażnika, więc... Dobra, chyba wszystkich strażników świątynnych tutaj podobijałem jednak i mogę już po prostu stąd wyjść i zająć się kopalnią z nowego obozu. Tam akurat już w tym rozdziale będę musiał wszystkich podobijać, ponieważ właśnie już w następnych rozdziale ich w ogóle nie będzie. W następnym rozdziale i... No i po prostu nie mogę stracić tego expa, ponieważ tak jak wspomniałem na samym początku odcinka, próbuję pobić te moje najlepsze statystyki, swoje najlepsze osiągnięcia jak do tej pory w Gothicu. Chcę się nauczyć wszystkich umiejętności, no i myślę, że damy radę po prostu. Mamy tutaj póki co już nawet wyskillowaną postać. Dość dobrą broń. No najlepszy miecz jednoręczny. Mógłbym w sumie mieć tego ten topór Lim. Jakbym się jeszcze nauczył troszkę siły, ale siły się w ogóle już nie będę uczył. No i okej. Zaraz tutaj wskoczę i po prostu ciśniemy, śmigamy. Zająć się wolną kopalnią, która nie jest do końca taka wolna. Jeszcze mam tutaj troszkę ziela jakiegoś. No i okej. Teraz mogę już na spokojnie opuścić tą kopalnię. Na razie Drake. I dobra. Teraz, które mamy tutaj godzinę w grze? 17. No. No to tak do nocy powinienem się uporać z wolną kopalnią.
Tam jest akurat mnóstwo najemników, a więc no będzie akurat sporo też doświadczenia za nich. No wiesz, tutaj mamy tych o... Ups. Tamten jest mistrzem. No będzie ciężko. Ale też właśnie dałem radę jakoś. Okej. Okay. Lecimy do nowego obozu. Byłem dwuręczna, ma to do siebie, że zadaje właśnie większe obrażenia. No i ma po prostu większy zasięg. Ale ja i tak bardziej preferuję właśnie broń jednoręczną. Jest szybsza, sprawniejsza i po prostu no mamy mamy właśnie też ją zdecydowanie szybciej, ponieważ mamy ją na początku gry, już możemy zdobyć bardzo dobrą broń jednoręczną i możemy się nauczyć przede wszystkim, a broń dwuręcznej dopiero w późniejszym etapie rozgrywki możemy się nauczyć. Tak to właśnie wygląda. No ale okej, teraz właśnie wybijam się do tej wolnej kopalni, która za moment właśnie będzie wolna. Tam tyle miksturek będę miał, mówię wam. Tak można się wzbogacić na miksturkach tam. Ponieważ właśnie tam jest mnóstwo najemników, a każdy z najemników posiada jakieś 7-8 miksturek uzdrawiających. Dlatego warto nawet pozbierać tam z wszystkich najemników. No i w tym odcinku jeszcze ogólnie właśnie rozwalę tą wolną kopalnię, no i prawdopodobnie wtedy zakończę ten odcinek. Myślę, że będzie nieźle. No i w sumie już wtedy będę mógł zakończyć na spokojnie ten trzeci rozdział, przejść do następnego etapu gierki. No i myślę, że wyrobię się, nie wiem, 30-35 odcinków, może nawet wcześniej. Zobaczymy, jak to będzie szło ogólnie. To wybijanie jest najgorsze, więc dlatego z tym wybijaniem to tak tyle czasu mi to zajęło. Ale teraz będzie szybciej. Nieco. No, stary obóz to tam już posiekam. Troszkę się będę musiał namęczyć w obozie bractwa. Ponieważ tam mamy mnóstwo NPC-tów właśnie tam gdzieś na drzewach. Tu, tam, wszędzie po prostu. Jest mnóstwo postaci. Dobra, ja tutaj zrobię sejwik. No i wybacz najemniku, ale muszę cię zabić. I 8 miksturek do przodu. Tak to właśnie wygląda. Niestety ktoś tam we mnie strzela. I to dwóch najemników do mnie strzela. Ja tutaj się pozbędę póki co tych najemników, których udało mi się dziabnąć. Jeszcze tego pożałujesz. Nieco się uzdrowię i właśnie przechodzę do dalszej ofensywy. Co jest z Bezi? Nie, gierka mi się zwiesiła. Ty ją miałeś wypić. O, odwiesiła się, ale pytanie, mogę zapisać. No to jest dobrze. Okej. Okay. No i trzeba wypić te już wszystkie miksturki do końca. No i po walce. Zająć się przy okazji tymi wszystkimi najemnikami.
Z chatki do mnie strzela. A się uchył. Dobra, dawaj ten długi łuk. To we mnie z dystansu strzela. Kolejny typek. Dobra, z tego jeszcze wszystko pozbieram. No i teraz mogę się... Byłoby dla ciebie lepiej, gdybyś tego nie zrobił. No, popełnił samobójstwo, gościu. Co za typek. Dobra, muszę wczytać i to jakoś bardziej zorganizować. No nie. A więc ponownie muszę tutaj wczytać ten swój zapis. No i może jednak obiorę faktycznie inną taktykę. Taktykę trochę taką barbarzyńską. Taki masowy atak na nich przeprowadzę. Schowaj! No ale to też właśnie nie wiem co za tym idzie, ponieważ ci najemnicy posiadają tutaj miksturki i będą mogli się uzdrowić, co nie jest takie fajne. Dlatego będę zbierał te miksturki od nich, no i próbował ich właśnie posiekać. A później zająć się właśnie dobijaniem. Dobra, wygrałeś! No wygrałem, ja wiem, że wygrałem. Ale samo zwycięstwo mi tutaj nie wystarczy. Dobra, wygrałeś! Facet ma dość! Zwycięzca bez dwóch zdań. Facet ma dość. Facet ma dość. Jeszcze tutaj jest kolo. Mnóstwo facet tych najemników po prostu od łuku. Dobra, z każdego zbieram tylko to, co niezbędne. No ewentualnie od tego jeszcze wezmę byłoń. Byłoby dla... Facet ma dość. Byłoby dla ciebie lepiej, gdybyś mówił. Tego nie zrobił. Rozruba! Uhuhu. Ktoś tam we mnie dziadnął. 290 już mam mikstury. Właśnie tak można się obłowić tymi miksturkami tutaj. Byłoby dla ciebie lepiej, gdybyś tego nie zrobił. No i okej. Okay. Dobra, dla ciebie lepiej, gdybyś tego nie... Facet ma dość. Piękny widok. No i co, gościu? Słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. Dobra, tego typka też musiałem skubnąć i okej. Okay. Ciśniemy jeszcze wyżej. Każdy nie już będzie z tych postaci pobity. A więc później to tylko będzie wystarczyć. Wystarczy ich podobijać wszystkich. Szkoda, że nie mam jeszcze masowych zaklęć. To by się przydało. Facet ma dość. Zobaczymy, kto pierwszy. Kilka szkodników. No i Baloyo. Gość, którego nie lubię. Nie będę się do tego mieszał. Ups. Tutaj we mnie strzelają, we dwóch. No, muszę się nieco przygotować na walkę z nimi. Mianowicie się uzdrowić. Zobaczymy, kto pierwszy. Tak! Jeszcze raz! Nie będę się do tego mieszał. Zwycięzca bez dwóch zdań. No i co teraz? Zwycięzca bez dwóch zdań. Okej, oddawaj ten. To wszystkie, całe wyposażenie. No, już mam ponad 300 mikstur. Wiadomo, troszkę teatr mikstur nam.
na walce. Facet ma dość. Ponieważ walka no tutaj jest w miarę ciężka z nimi wszystkimi. Jeszcze tutaj mam kilka tych najemników. A następnie będę mógł przejść do dobijania. Zwycięzca bez dwóch zdań. Zwycięzca bez dwóch zdań. Okej. Dawać te miksturki. W mrocznych tajemnicach mamy bonus od ryżu też. Od ryżu, od jabłek. Tak to właśnie działa. Jeszcze leż. 10 miksturek, no widzicie. Niektórzy posiadają nawet ponad oczekiwania. Dobra, chyba wszystkich już tutaj pobiłem. Nie, jeszcze kajet. Słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. Ale teraz mi się wydaje, że wszystkich. No i po walce. A więc mogę. Mogę już ich powoli dobijać. Wszystkich. Oczywiście przed tym jeszcze zapiszę. No i muszę wypić miksturkę jakąś szybkości przed tym. Nigdy nie pijcie i właśnie nie zapisujcie gry właśnie po wypiciu miksturki, ponieważ straci to efekt. Tak po prostu zabić człowieka. Będziesz miał teraz niezłe kłopoty. Okej. Każdy tutaj. Dobra. Niektórzy stawiają opór, jak już zauważyliście. Ale to są wyjątki. Już prawie mi spadł. Co za kolo? Dobra. Tego tutaj trzeba też dziabnąć. No i wszystkich pozostałych oczywiście też. Dlaczego go zabiłeś? Już po tobie. Z kajetami jest słabo, ponieważ te kajety uciekają. I trzeba będzie ich gonić. Ja tutaj wbijam kolejny poziom. Nie będę się do tego mieszał. Okej. Masowa zagłada. Troszkę. Piękny widok, tam ktoś powiedział jeszcze. No ja nie wiem, czy taki piękny. A tam mi się wydaje właśnie brutalny bardziej. No ale za to dostajemy doświadczenia, więc... No! Zawiesiło mi się, nie mogę strzelać. Strzały mi się nie skończyły. A więc nie wiem, co to takiego było. Że nie mogłem strzelać, ale okej, dobra. Idziemy tam na górę, tam na górze podobijam jeszcze wszystkich innych. No i będę musiał gdzieś tam pójść z tej kopalni, oddalić się nieco, żeby te postacie właśnie wróciły na swoje miejsca. Gdzie? Nie. No i uciekł. Dobra, tego typka dogonię. Tamtych jeszcze będę musiał chyba pobić, ponieważ się uzdrowili. No, dokładnie tutaj. Ten szkodnik jeszcze mi ucieka, no. Okej.
Dobra, łyknę miksturkę już zanim pobiegnę, chociaż nie, nie warto. No nie warto. Chociaż raz muszę, dobra. A więc... uciekamy stąd i po prostu poczekamy, aż oni wrócą na swoje miejsca. Za ten czas spróbuję dogonić tego szkodnika. On już będzie na swoim miejscu. I tak. A więc już myślę, że mogę wrócić. No i to też będę kończył odcinek za moment. Tym właśnie tą masową zagładą. Nie trafiłem. W sumie nie dziwne z takiej odległości. No ale jednak muszę wszystkich tutaj podobijać. No. Okej. Jakoś się udało. I chyba pojazd kolejny muszę... muszę stąd się oddalić właśnie, żeby jeszcze raz wrócili wszyscy na swoje miejsca. Tak będę właśnie musiał się nimi zająć. Ja wiem, te odcinki ostatnie były naprawdę słabe, ponieważ nic, tylko zabijamy wszystkie okoliczne NPC-ty. Ale w następnych odcinkach już ruszymy z fabułą i już będzie to no na pewno lepsze jakieś rozwiązanie niż właśnie bieganie i zabijanie postaci. Te fragmenty uważam właśnie za nudne. No ale doświadczeniem trzeba jakoś wbijać. Jak postanowiłem, to postanowiłem i koniec kropka. Dobra, tutaj nikogo nie ma w tej okolicy, a więc tylko mi pozostali tam do zabicia tamci na górze. Tam jakiś szkodnik mi zabił, został właśnie Baloyo. Baloyo to ja z wielką chęcią, ponieważ chciał nas właśnie oszukać. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne... No, na tych sobie troszeczkę poczekamy, ale za ten czas Baloyo. No wybacz. Chyba wszyscy już będą pozabijani. Jeszcze na tych szkodników muszę chwilkę poczekać. Tutaj mi się nic już nie podświetla, więc prawdopodobnie wszystkich już wybiłem. Okej. No. I o to chodzi. Dobra. Udało mi się, w końcu mi się to udało. Teraz już mogę powiedzieć dość na ten rozdział. I sprawdzę jeszcze statystyki. 26 poziom. Całkiem nieźle. Wybiłem już właśnie tą wolną kopalnię. Też tam w starej kopalni pobiłem każdego NPC-ta. No więc mogę kończyć na dobrą sprawę już rozdział, jeszcze tam wrócę właśnie tylko do obozu i będę kończył ten odcinek. No a w następnym odcinku już wszystko będzie normalnie i po prostu odcinki myślę, że będą zdecydowanie, że wam się będzie oglądało te odcinki zdecydowanie przyjemniej, ponieważ skupimy się na głównej ścieżce. Okej. Lecimy póki co. Tak jest. Wiecie co jeszcze bym chciał spróbować? Jeszcze spróbuję coś ostatecznego, ale to już
po właśnie wykonaniu zapisu. Jak się nie uda, to się nie uda i będzie lipa. Wyciągamy łyok i puszczamy nam tego ochroniarza. Teraz powinniśmy mieć dialog z Laesem. No a tutaj nie mam dialogu, a więc no niestety teraz w obecnej chwili nie mogę nic takiego zrobić. A więc kończymy odcinek. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnym odcinku, na razie.